zawodowa impreza, ale ja muszę zacząć od muzyki, bo ona teraz w twoim sercu gra. Zdecydowanie, zdecydowanie. Właśnie ukazał się mój nowy singiel Sister Army. Jeśli nie słuchaliście, to koniecznie wrzućcie sobie Sister Army. Bardzo chciałam, żeby ta piosenka była takim energetycznym kopem. I żeby po wysłuchaniu tej piosenki ktoś, kto słucha, poczuł się taki wzmocniony i taki gotowy do boju. No właśnie, ja chciałam zapytać o to, kto ma się poczuć wzmocniony, o czym to jest, do kogo to ma trafić. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że do mnie sama muzyka, sam rytm przemawia, w sensie, że to już daje takiego kopa. A co ze słowami? Sam tytuł Sister Army, czyli Armia Kobiet, pojawił się z takiego mojego jakiegoś pragnienia, żeby coś się zmieniło w świecie kobiet. Przez lata obserwowałam różne damsko-damskie sytuacje i czasami myślałam, kurczę, dlaczego te kobiety są dla siebie takie okropne? Strasznie mnie boli to, jak widzę, kiedy, nie wiem, nastolatki po prostu znęcają się nad koleżanką z klasy, która może jest, nie wiem, gruba, albo nie taka, albo one uważają, że coś z nią jest nie tak i ją po prostu maltretują. Myślałam sobie, Boże, dlaczego tak jest? Przecież wy, dziewczyny, te, które ją maltretujecie, też macie z czymś problem, na pewno. Dlaczego robicie to po prostu swojej ziomalce? Zaczęło się od tego. Następne sprawy to są takie sprawy, kiedy kobiety są, nie wiem, niedoceniane, kiedy są nie do końca brane na poważnie. Na pewno ja wiele razy spotkałam się z taką sytuacją, kiedy ktoś nie brał mnie na poważnie. Myślał sobie, o Jezu, ty? Oj, naprawdę? Ty mała cicho sieć. Podejrzewam, że ty spotkałaś się z tym wielokrotnie. I myślę sobie, kurde, chciałabym napisać piosenkę, która będzie zupełnie inna, która będzie o tym, że fajne jest to, kiedy kobiety się nawzajem wspierają. Mam nadzieję, że to mi się udało i naprawdę marzę o tym, żeby dziewczyny włączały to sobie i myślały, kurczę, nawet jeżeli nie mam armii kobiet, to może mam dwie koleżanki, które są super spoko i one są za mną, a ja jestem za nimi. Życzę tobie tego i każdej dziewczynie, kobiecie, która nas ogląda, żeby potrafiła znaleźć, oddzielić ziarna od plewów. Piękne. Znaleźć takie fajne dziewczyny, które są za nią, a ona jest za nimi. Piękne życzenia, ale muszę iść dalej i zapytać, kiedy cała płyta? Materiał jest mniej więcej gotowy, jest go dosyć dużo. I teraz pytanie, kiedy się pojawi, no właśnie to jest ten taki moment decyzji. Muszę zdecydować, czy będę chciała wypuszczać wszystko razem, czy będę wypuszczała piosenki po singlu. Tą decyzję muszę tak naprawdę podjąć już wkrótce, także na pewno się dowiem. To ja jeszcze wrócę do dzisiejszej gali. Ty jesteś związana z modą na co dzień. Chciałam zapytać, czy te wybory, które tutaj dzisiaj padły, zwycięzcy, były to twoje wybory również? Ja nigdy nie stawiam się w pozycji wybierającego, dlatego że każda marka jest inna i to nie zawsze chodzi o to, żeby ten, kto głośniej krzyczy, wygrał. Czyli czasami marki, które może nie są tak bardzo wyraziste, tylko ich esencja leży w prostocie, mogą nie zostać zauważone. Ja nie staram się tego oceniać, ja raczej patrzę na ludzi, którzy dzisiaj wygrali, myślę sobie, wow, jak fantastycznie, że zrobili coś fajnego, jak fantastycznie, że na przykład Michał Łojewski z UEG zajmuje się tym od tak bardzo dawna i dopiero jego talent jest doceniany od niedawna. On kiedyś, ta moda, którą on tworzy, kiedyś była za trudna dla niektórych. Myśmy się musieli wszyscy modowo trochę wyedukować, żeby móc to zrozumieć i docenić. Także ja się po prostu cieszę z ludzi, którzy dzisiaj wygrali, odnieśli sukces. Czasami naprawdę zajęło im to trochę czasu. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wiele kobiet obejrzy nasz wywiad. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.